To zdjęcia zarejestrowane przez jednego z kierowców podróżującego drogami południowo-zachodniej Polski. Podobnych sytuacji jak ta, kiedy kierowca Volkswagena przejeżdża na czerwonym świetle, ma zarejestrowanych kilka godzin. Potwierdza to tylko, że z bezpieczeństwem na drogach nie jest najlepiej. Policja, oprócz wymuszania pierwszeństwa i jazdy po alkoholu, wymienia również inne grzechy kierowców. To przede wszystkim brawura połączona z prędkością. Niedostosowanie tej prędkości do warunków panujących na drodze, do przepisów. Kolejnym takim elementem, bardzo często, że tak powiem, ujawnianym przez policjantów, są nieprawidłowo wykonywane manewry. Tutaj szczególnie mówimy o manewrach wyprzedzania. Często słyszymy o wypadkach, gdzie doszło do zderzenia czołowego dwóch pojazdów. W 2016 roku w wypadkach drogowych w Polsce rannych zostało ponad 40 tysięcy osób, a zginęło ponad 3 tysiące osób. Nadal dużą grupę poszkodowanych stanowią piesi, około 20%, i to oni jednym tchem wymieniają cały wachlarz przewinień kierowców. Szybka jazda, nagłe hamowanie. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, że jeden się zatrzyma, a drugim pasem jedzie samochód. Agresywna jazda, jak ktoś za bardzo trąbi na przykład, coś w tym rodzaju. Część z nich widzi jednak poprawę w zachowaniu kierowców. Są kierowcy, którzy są bardzo uprzejmi. Zdarzało mi się, że ja czekam, że przepuszczę kierowcę, a kierowca się zatrzymuje, no to wchodzę wtedy. Ale są tacy, którzy widzą, że się człowiek zbliża do ten i nawet nie zwolnią. Gdyby były duże kałuże przy krawężniku, to trzeba uważać wtedy na kierowców. A tak to spokojnie. Niestety, piesi również często są sprawcami wypadków. W 2016 roku z ich winy doszło do prawie 2,5 tysiąca zdarzeń. Najczęściej powodem jest nieostrożne wejście na jezdnię oraz słaba widoczność. Jestem kierowcą, wiem, że piesi czasami po prostu ubierają się na ciemno, na czarno i niestety ich nie widać na pasach. Policjanci zwracają uwagę, że bezpieczna jazda zaczyna się jeszcze na etapie planowania. Pewne rzeczy możemy zrobić już we własnym zakresie, nie korzystając ze stacji specjalistycznej. Mówię tutaj o płynach eksploatacyjnych, o sprawdzeniu świateł, o sprawdzeniu wycieraczek. Tak? Wszystko po to, żeby na przykład w przypadku opadów atmosferycznych widoczność była jak najlepsza. I to możemy sami już sprawdzić przed wyjazdem. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest właśnie zaplanowanie trasy podróży. To wszystko zależy od tego, czy to jest krótki przejazd, czy to jest podróż w dłuższą trasę. Bo jeśli tak, to oczywiście oprócz samej jazdy powinniśmy zaplanować sobie już odpowiednią ilość postojów. Jeśli do tego doszłyby drogi o wysokim standardzie, może kierowcom łatwiej byłoby przestrzegać zasad i zachować kulturę jazdy. Dla Echo24 Joachim Tomczyk.